Szanowni Państwo, ponad rok temu w imieniu klubów Gazety Polskiej poprosiłem mieszkańców naszego regionu o upamiętnienie pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Powyższy apel spotkał się z ciepłym przyjęciem. Powstał ponad 100-osobowy honorowy komitet, który doprowadził do tego, że dziś w tak godny sposób oddajemy hołd pierwszej damie Rzeczypospolitej. Dodam, że powyższa inicjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie zgoda mieszkańców budynku przy ulicy Domańskiego 27. Dlatego w imieniu Komitetu Honorowego Upamiętnienia Pobytu pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej w Złotowie serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, honorujemy dziś pierwszą damę Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko ze względu na fakt, że była żoną prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy ponadto, że była człowiekiem wielkiego serca. Chętnie wspierała działania charytatywne. Miała patronat nad wieloma akcjami dobroczynnymi. Za swoją działalność otrzymała m.in. tytuł honorowego anioła Kliniki Budzik, który nadała jej fundacja pani Ewy Błaszczyk, oraz Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce za zaangażowanie na rzecz profilaktyki onkologicznej oraz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Pani prezydentowa miała także wątek biograficzny związany z naszymi ziemiami. Przez blisko 2 lata mieszkała w budynku przy ulicy Domańskiego 27 w Złotowie. Mimo że na początku lat 50. ze względu na stan zdrowia opuściła nasze ziemie, wracała na nie wielokrotnie. W późniejszych latach przebywała nie tylko w Złotowie, ale także w innych miejscowościach naszego powiatu. Z naszym regionem związane jest także jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w jej życiu, śmierć ojca Czesława. Dodam, że Maria Kaczyńska pochodziła z patriotycznej rodziny. Ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, represjonowanym w okresie komunizmu. Wuj Witold został zamordowany w Katyniu w 1940 roku. Inny wuj walczył w armii Andersa pod Monte Cassino. Szanowni Państwo, 10 kwietnia 2010 roku pani Maria Kaczyńska jako członek polskiej delegacji leciała do Katynia, by przypomnieć światu o zbrodni komunistycznej, o zbrodni komunistycznego ludobójstwa. Jest pewna symbolika w tym, że poprzez niniejszą tablicę umieszczoną na dawnej siedzibie NKWD w Złotowie będzie przypominać nam, mieszkańcom powiatu złotowskiego, nie tylko o swoich związkach z ziemiami krainy, ale także o ofiarach totalitarnego systemu, który przyszedł do nas ze wschodu. A teraz proszę księdza proboszcza o poświęcenie tablicy. Ogólnie będą dzięki za dzisiejszą uroczystość, za liturgię sprawowaną w kościele złotowskim Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, za spokój duszy świętej pamięci Marii Kaczyńskiej. Teraz dokonamy aktu poświęcenia tablicy pamiątkowej. Dzięki miłosierdziu Boga zgromadziliśmy się tutaj, aby uczestniczyć w błogosławieństwie płyty upamiętniającej pobyt pani prezydentowej w latach dzieciństwa. Chcemy, aby ta tablica była wyrazem naszej wdzięczności, pamięci o zmarłej Marii. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy. Bardzo proszę panią dyrektor Marię Monikę Klein. Zapraszam. Panią Helenę Gejse, mieszkankę domu przy ulicy Domańskiego 27. Pana przewodniczącego Rady Miejskiej Złotowa Stanisława Pikulika oraz pana wiceburmistrza Jerzego Kołodziejczyka. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, a teraz zapraszam do Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, do sali kinowej, gdzie odbędzie się część artystyczna dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję mieszkańcom Złotowa i innych miejscowości za tak liczne przybycie. Pragnę szczególnie przywitać pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie, pana Stanisława Pikulika. Witam serdecznie także pana wicestarostę powiatu złotowskiego, pana Tomasza Fidlera. Witam wiceburmistrza miasta Złotowa, pana Jerzego Kołodziejczyka. Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Stanisława Stasica, panią Marię Monikę Klein. Witam radnych miasta Złotowa i radnych powiatu. Witam dyrektora biura poselskiego Maksa Kraczkowskiego, pana Pawła Kreta. Szczególnie ciepło witam mieszkańców budynku przy ulicy Domańskiego 27. Szanowni Państwo, rozpoczynając część artystyczną dzisiejszych uroczystości, śmiało mogę powiedzieć, że zapraszam Państwa w podróż po krainie śladami Marii Mackiewicz. Jako pierwsi wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie. Dodam, że uczennicą powyższej placówki była pani Maria Kaczyńska, na którą koledzy i koleżanki mówili Masia. Zapraszam Państwa.
Bartłomio, rzeko dzieciństwa, ileż lat ci oddałem. Z tobą skąpane harce, tu ciebie garścią brałem. W opalach twojego piasku, w diamencie kropli twojej, ja malec z pilistą falą, wesołe toczyłem boje. Z tobą w zielone grałem, od świtu aż do zmroku, bo koncert koników polnych, bo ptasie trele w oku. Dzisiaj twej wody spragniony, dzisiaj twego szumu szukam, przyrzekam, ja tam jeszcze wrócę, ja swe fale zastukam. Masia na krainie. Dowiedzą się Państwo z niego, że związki pani Marii Kaczyńskiej z naszymi ziemiami nie ograniczały się tylko do wczesnego dzieciństwa, ale były także później. Nie będę jednak zdradzać szczegółów, zapraszam na projekcję. Koniec lat 30. XX wieku to jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach Polski. Pierwszy raz w historii przyszło nam bowiem stawić czoła nie tylko militarnej nawale, idącej ze wszystkich kierunków, ale przede wszystkim diabolicznym ideologiom, które niosły na magnetach dwa bratnie totalitaryzmy – faszyzm i komunizm. Niestety, zmierzch pierwszego z nich w 1945 roku nie przyniósł naszemu krajowi wolności. Pomimo ogromnej daniny krwi, w Polsce nastała ponura noc komunizmu. W wyniku ustaleń ponad naszymi głowami nie odzyskaliśmy pełnej suwerenności. Ponadto utraciliśmy wschodnie tereny II Rzeczpospolitej. Rodzice Marii Kaczyńskiej, Czesław i Lidia Mackiewiczowie, przed wojną mieszkali na Wileńszczyźnie. W 1945 roku, podobnie jak inni kresowiacy, zostali postawieni przed dylematem: ziemie odzyskane
lub Syberia, wybrali kierunek na zachód. Razem z dziećmi, Konradem i Marią, przez Bydgoszcz trafili do pięknej leśniczówki nad Brdą, koło Człuchowa. Mackiewiczowie udali się na Krajnę. Podobnie jak Kresy Wschodnie, także tragicznie doświadczoną okrucieństwem niemieckich i sowieckich okupantów. To tutaj Niemcy dopuszczali się straszliwego bestialstwa, którego symbolem stała się męczeńska śmierć księży z najstarszego sanktuarium maryjnego w Polsce, położonego w Górce Klasztornej. To także na tych ziemiach tzw. radzieccy wyzwoliciele gwałcili, mordowali i grabili ludność polską. Pierzyńscy, oni byli takim ośrodkiem właściwie, gdzie się u nich spotykano. Maria Kaczyńska, mówiono, nie Maria, tylko Masia. Wszyscy ci, którzy na tych zdjęciach są, to byli ludzie bardzo pogodni, bardzo weseli, bardzo lubiący towarzystwo, lubiący powiedzmy zabawę. I to takie odreagowanie pewnie było z ich spotkania wojny. Nie? Również Maria Kaczyńska, na którą koleżanki i koledzy wołali Masia, poznała nowych przyjaciół. Opowiada o tym pan Bogdan Pierzyński, który na przełomie lat 40. i 50. był towarzyszem dziecięcych zabaw. Mieszkaliśmy na Mickiewicza w takim domku jednorodzinnym, że rodzice nasi się bardzo zaprzyjaźnili. To wynika ze zdjęć i z opowiadań późniejszych mojej rodziny, że często się odwiedzali, zresztą to widać na zdjęciach, wspólne wycieczki. Też są zdjęcia z palmiarni w Poznaniu, z ogrodu zoologicznego, gdzie wspólnie jeździli. Tu w okolicach Złotowa, czy w Zwierzyńcu, czy po drugiej stronie, teraz tam jest promenada, też piękne zdjęcie takie. To były wycieczki takie piknikowe. Sobotnio-niedzielne czy niedzielne i spotykali się, a my jako dzieci tam to na hulajnodze to się rozrabiało, to się biegało, no tak, to w tym wieku. No zajmował się takim samym sprawami, tak jak teraz tu OHZ. Mieszkał na wyjeździe z Kujania, po lewej stronie są takie dwa domki. Jeden on zajmował jako leśniczy do spraw łowieckich. Tu, w Nadleśnictwie Złotów, też należał do koła, do Lipki należał, ja też tam należałem, żeśmy razem polowali. W przeciwieństwie do męża, Lidia Mackiewicz zdecydowała się pozostać z dziećmi w Rabce. Rozłąka nie wpłynęła jednak na rozluźnienie więzów rodzinnych. W latach 1961-1976 Maria Kaczyńska wielokrotnie odwiedzała ojca na naszych ziemiach. Powyższe wizyty miały szczególnie częsty charakter w okresie piastowania przez niego funkcji leśniczego w Kujaniu. Pamięta o tym m.in. pan Edmund Gniot, kolega z pracy w nadleśnictwie. Przyjeżdżała tutaj na urlop i tego i jemu też tam posprzątała, porobiła i tego i tego, czyli ona była tu bardzo często. To ja tego ją odwoziłem do Złotowa na stację, na pociąg. I tego to była taka bardzo szczupła dziewucha. Jak ona tu była, to stale brała mleko od nas, bo myśmy mieli tego i krowy, no to zawsze było i tego naturalne. I to było przecież do południa, o 11:30 tego się stało. Brat był tutaj, chciał go zabrać, to go nie wydali. Nie wiem dlaczego. Bo jak tego byliby operowali, to przecież by się tego człowiek nie zakrwawił. Maria Mackiewicz wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego. Pochodził on z patriotycznej rodziny o tradycjach akowskich. Był prawnikiem, działaczem opozycji antykomunistycznej, wybitnym politykiem. Zapewne te walory sprawiły, że 23 października 2005 roku Lech Kaczyński, otrzymując ponad 8 milionów głosów, został wybrany prezydentem RP.
Medialny rozgłos towarzyszący temu wydarzeniu sprawił, że niektórzy mieszkańcy powiatu złotowskiego przypomnieli sobie o związkach pierwszej damy Rzeczpospolitej Polskiej z Krajną. Nastąpiły próby nawiązania kontaktów. No i właśnie, zaczęło się od tego, że był ten artykuł w gazecie. Po jakimś czasie, ja to pracowałem na promach morskich, także 2 tygodnie byłem w domu, 2 tygodnie mnie nie było. I jak byłem w domu, siostra z Torunia przedzwoniła, że taki artykuł, czy myśmy czytali, tam jest o Złotowie. I tam jest prawdopodobnie nasze zdjęcia, które my mamy, są te, które zdjęcia ma siostra w domu, te nasze rodzinne, tam jest Kaczyńska. Nie? Dopiero wtedy zaczęło się robić porządek z tymi zdjęciami. Pojechałem do Torunia, zrobiliśmy ten porządek. I okazuje się, że rzeczywiście tam jest pani Kaczyńska. Złotów wspomina jako bardzo piękne miasto. Wspomina również chwile takie troszkę, no też troszkę tutaj złe w jej życiu, które miała. Mianowicie bardzo tutaj chorowała. Dlatego też musieli się z mamą przenieść do Rabki. Jednakże pamięta ulicę Domańskiego, pamięta szkołę numer 1, pamięta Złotów z jak najlepszej strony. Była to rozmowa krótka, ale treściwa. Miło nas przyjęła, miło przyjęła zaproszenie do naszej szkoły na nasze święto. Jednakże musiała to sprawdzić jeszcze w grafiku swoich wszystkich wyjazdów. Jak się później okazało, no niestety na to święto już nie dotarło, dotarło jej pismo, a wcześniej dowiedzieliśmy się o tragicznej jej śmierci. 10 kwietnia 2010 roku w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach para prezydencka poniosła śmierć wraz z całą polską delegacją, która leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni komunistycznej w Katyniu. Oh, yeah.
grupa ta podpyta o zabranie głosu. Dzień dobry. Odczytam list od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za skierowane do mnie zaproszenie do Złotowa na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej świętej pamięci Marii Kaczyńskiej. Podziękowania te kieruję wraz z przeprosinami za niemożliwość pojawienia się osobiście, dlatego pozwalam sobie przesłać kilka słów skierowanych do wszystkich Państwa. Obchody te stanowią ważny symbol dla nas wszystkich i dla mnie osobiście. Są upamiętnieniem osoby, której bliskość mogą odczuwać wszyscy w jej otoczeniu, budzącej powszechną sympatię, posiadającej ów niezwykły dar gromadzenia wokół siebie ludzi z wielu, nieraz bardzo różnych środowisk. Marylka, bo tak ją nazywaliśmy, najpierw w gronie najbliższych, a potem zaczęli tak o niej mówić niemal wszyscy, była kimś wyjątkowym. W niepowtarzalny sposób łącząc sobie pamiętniejącą w niej życzliwość wobec świata, który przecież niezbyt często nie bardzo na to zasługiwał. Z życiową miłą mądrością, dającym wspólne dobro, którego mogliśmy się od niej uczyć. Pierwsza dama była zarazem jedną z tych postaci, które dobrze przysłużyły się Polsce. Tak jak jej małżonek, mój kochany brat, prezydent Rzeczypospolitej i wszyscy przyjaciele, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w tej największej od II wojny światowej tragedii, jaka dotknęła nasz kraj. Byli ludźmi, dla których służba Rzeczypospolitej stanowiła zobowiązanie i najwyższe posłannictwo. Dla których słowo patriotyzm oznaczało pracę dla dobra obywateli, a zarazem też oznaczało wierność zasadom, oddanie wielkiej sprawie budowy Rzeczypospolitej, takiej, w jakiej chcieliby żyć, w jakiej pragnęli dla nas i dla naszych przyszłych pokoleń. Maria Kaczyńska pozostanie na zawsze w naszych sercach i umysłach. Łączę wyrazy szacunku i Jarosław Kaczyński. Ze swojej strony też chciałbym przesłać serdeczne pozdrowienia od pana posła Maksa Kroczkowskiego, który ze względów zdrowotnych nie mógł tutaj z nami być, a także pani Marty Kaczyńskiej, która za namową pana Piotra i pana posła nie przyjechała do nas, ponieważ dzieci również chorują, a dobro dzieci jest najważniejsze i nie chcieliśmy tutaj, aby się śpieszyła tutaj do nas na te obchody, ale jest z nami myślami, także serdecznie państwa wszystkich pozdrawiam. Dziękuję. Państwo, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Proszę. Ja w imieniu Rady Miejskiej i Burmistrza chciałem po prostu podziękować tym wszystkim, którzy włożyli spory wkład w pracę, żeby tą imprezę powiedzmy zrealizować. I myślę, że obecność tutaj sporej grupy ludzi świadczy i na kościele, jak i podczas odsłaniania tablicy, świadczy o tym, że jednak ta sytuacja była potrzebna i związana z tym, żeby po prostu tą sytuację pobytu Marii Kaczyńskiej, powiedzmy, w Złotowie uhonorować, no i jak jej zasługi, jakie poniosła, powiedzmy, w szczególnie działalności charytatywnej w czasie, gdy była prezydentową. No na pewno była postacią nietuzinkową i warto, powiedzmy, o niej wspomnieć. No tak się złożyło, że tragicznie zginęła i to jest, powiedzmy, też jakaś sytuacja, która nie jest zależna nieraz od osób. Los po prostu jest nieraz niesprawiedliwy. Ja bym jeszcze bardzo serdecznie chciał podziękować tutaj pani dyrektor i ze Szkoły Podstawowej nr 1. Również, jak wiem, wystąpi zespół mandolistów, który jest zawsze na bardzo wysokim poziomie, a szczególnie chciałem panu Tomaszowi tutaj podziękować, no bo on chyba najwięcej tutaj włożył wysiłków i trudów, żeby ta sytuacja się zrealizowała. To jeszcze raz panu bardzo dziękuję, jak i wszystkim innym współorganizatorom, którzy w tej imprezie brali udział, a są bezimienni. Także dziękuję bardzo i myślę, że na tym się impreza nie kończy. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Teraz proszę pana Fidelskiego, który zapowie koncert finałowy naszych dzisiejszych uroczystości. Bardzo proszę, panie Wiesławie.
Ja już może zaproszę zespół Frygi, żeby tutaj się, że tak powiem, zainstalował i w tym czasie będę miał parę słów do powiedzenia, dosłownie króciutko. Także zapraszam harcerzy tutaj i mandolinistów, aby się tutaj na scenie zjawili i wykorzystamy tę chwilę też na, żeby parę słów powiedzieć. Szanowni Państwo, ja także chciałbym złożyć na ręce pana Piotra Tomasza podziękowanie za podjęcie tej inicjatywy upamiętnienia pani Marii Kaczyńskiej oraz wielkie zaangażowanie w całe to przedsięwzięcie. Szczególne i odrębne podziękowanie należy się całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie i składam tutaj bardzo serdeczne podziękowanie na ręce pani dyrektor Marii Moniki Klein dla dzieci, dla nauczycieli za bardzo piękny występ, bardzo patriotyczny i wymowie, który naprawdę wielu nas tutaj poruszył. Także duże podziękowania chciałem skierować dla pana Kamila Ceranowskiego z telewizji Express TV, bo ten film wymagał wiele mrówczej pracy. To była naprawdę, oni spędzili tutaj z panem Piotrem nieraz ich noce, wieczory zarywali i była to taka dłubanina, praca naprawdę bardzo bardzo, bardzo ciężka, ale myślę, że owocna. Chciałem także podziękować tym osobom, które wsparły naszą inicjatywę. Panu właśnie posłowi Maksowi Kraczkowskiemu, Pawłowi Szałamacha, radnemu Marcinowi Pożyckowi z Sejmiku Wojewódzkiego, radnym powiatu Kazimierzowi Bieluszko i Jerzemu Podmokłemu, darczyńcom, panu Hieronimowi Gładyszowi, panu Andrzejowi Bieleckiemu, panu Dariuszowi Żurkowi, państwu Urszuli i Markowi Romaszkiewiczom. Chciałem podziękować za wkład pracy Stanisławowi Ankudowiczowi, Markowi Wdowiakowi, także Stowarzyszeniu Złototwórczość za wsparcie całości działań i szczególnie przy filmie. Odrębne podziękowania należą się mieszkańcom domu przy Domańskiego 27, którzy zgodzili się na umieszczenie tej tablicy, pomagali przy wszystkich takich formalnościach związanych z tą uroczystością. Mamy już na scenie zespół Frygi pod przewodnictwem niezawodnego Stanisława Gortata. Witamy go serdecznie. Proszę o oklaskanie. Witamy. Harcerski zespół mandolinowy Frygi przygotował nam koncert poświęcony właśnie Marii Kaczyńskiej. Część utworów będzie pochodziła z przygotowywanych na festiwal w Bratysławie i tutaj dzisiaj będziemy mieli niejako generalną próbę. Tym, którzy nie są z powiatu złotowskiego, chciałem tylko tyle powiedzieć, że zespół jest obsypany nagrodami na całym świecie. Występował przed wieloma telewizjami, telewizją polską, Polsatem, telewizją Polonia czy Trwam. Występował w Niemczech, Mongolii, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Słowacji, na Litwie, we Włoszech. Jak powiedziałem, zebrał wiele nagród i jest on perełką naszego powiatu, taką perełką kulturalną powiatu. Dzisiaj Państwo będą mieli okazję zapoznać się z repertuarem tego zespołu. Także oddaję w tej chwili głos zespołowi, panu Stanisławowi Gortatowi. Dziękuję bardzo. Thank you.
Thank you.
Panu Fidurskiemu dziękuję, tutaj panu Piotrowi Kuleszy, który zabezpieczył wszystko od strony technicznej. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tych dzisiejszych uroczystościach, a których nie wymieniłem. Bardzo dziękuję.